Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Sąd Rejonowy w Suwałkach wydał dzisiaj orzeczenie w głośnej sprawie odmowy obsłużenia klientki sklepu przez ekspedientkę. Ta ostatnia została pierwotnie ukarana 100-złotowym mandatem. Dzisiaj sąd pochylił się nad sprawą i w efekcie zmienił wyrok postępowania nakazowego. Odmowa ekspedientki była uzasadniona, uznał sędzia Dominik Czaszkiewicz. Oto obszerna relacja z rozprawy. W dniu 13 lipca 2020 roku około godziny 9.50 w Suwałkach przy ulicy Nowomiejskiej, będąc sprzedawczynią w sklepie, umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, odmówiła sprzedaży towaru dla Anny. To jest o czyn z artykułu 135 Kodeksu Wykroczeń. Obwiniona kobieta nie przyznała się do zarzucanego jej czynu. Nie obsłużyłam pani zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Zdrowia. To znaczy, że pani nie miała zakrytych ust i nosa. Nie zgłosiła, że ma jakieś przeciwwskazania zdrowotne, dlatego nie została obsłużona. Zażądała obsłużenia. Ja nie chciałam podejmować decyzji, więc odesłałam ją na rozmowę do kierownika sklepu i dalej prowadziła z nim rozmowę. No, w sklepie w widocznych miejscach są porozwieszane informacje, że jest nakaz zakrywania ust i nosa. Czyli pani rozmawiała z kierownikiem już? Tak. I w naszym sklepie obowiązują takie zasady. Po prostu pracodawca zobowiązał nas, pracowników, do przestrzegania tych zasad. Także wydaje mi się, że postąpiłam prawidłowo. Jak podkreślała obwiniona, w dniu zdarzenia takie właśnie zasady obowiązywały w sklepie. Skąd te zasady wynikają? Wie pani, dlaczego? Powiem szczerze, że nasz pracodawca nawet skierował, właściwie najpierw telefonicznie, później pisemnie do Ministerstwa Zdrowia, żeby dokładnie wiedzieć, jakie są te przepisy, tak? I dostał odpowiedź na to. I to pismo jest dołączone właśnie. Zdarzenie, pierwsze telefoniczne było wcześniej jeszcze, ale to rzeczywiście chciałam mieć potwierdzenie jakby pisemne, więc w dniu 14 dostał potwierdzenie pisemne. Znaczy ogólnie jakie są za tak. A czy wie pani jakie są wyjątki na przykład od obowiązku noszenia maseczki? No tak, oczywiście, jeżeli są przeciwwskazania zdrowotne, to tak, oczywiście. Czy pani ocenia, jak ktoś, kto nie nosi maseczki, może łamać prawo? Nie wiem, jak to jest. Czy może łamać prawo? Nie wiem, czy może łamać prawo, ale ja się dostosowałam do tych obowiązków, które miałam nałożone przez pracodawców. Czy uskarżycie, że ma pytanie jakieś do... Tak. Czy obwiniona
uprawniona wobec każdej osoby nie posiadającej zakrytego nosa i ust rygorystycznie przestrzega i przestrzegała odmawiania obsłużenia klienta? Mówimy o sytuacji z 13, tak? Muszę się odnieść do sytuacji z 13. Wydaje mi się, że tak. Na ten moment taki miałam obowiązek. Czy dnia 14, jeśli klient stawił się do sklepu i nie miał zakrytych ust, nosa, nie miał przyłbicy, nie miał zakrytą treścią odzieży, to czy pani obsłużyła tego klienta, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Raczej nie. Ale nie pamiętam wszystkich. To znaczy, chodzi o to mój przypadek, tak? Nie całego sklepu, bo o to chodzi, że ja... O wasz sklep chodzi. Tak, tylko o to chodzi, że u nas w sklepie jest dużo obsługi, która upomina osobę, więc to nie muszę ja upominać danych osób, może to ktoś robić inny. Czy świadek, nasz Anna Wysocka, po 13 lipca przewidziała ją panią w sklepie? Tak, oczywiście. 1 września, dokładnie. Czy obsłużyła panią? Obsłużyłam. Bez maseczki? Tak. Ona została odesłana, wtedy pani została odesłana do innego pracownika, z którym miała rozmawiać, ale ja ją obsłużyłam. Bez maseczki. Czy upominała ją pani wtedy? Nie upominałam, ponieważ miałam wyrok, więc ciężko mi było się stosunkować do tego wydarzenia, tak? Na ten moment byłam skazana za to. Proszę powiedzieć, w których miejscach w sklepie znajdowały się te oznaczenia o nakazie, czy też obowiązku zasłaniania ust i nosa? To są na drzwiach wejściowych, jest informacja i przy kasach wywieszona kartka. Oprócz tego jest jeszcze kartka o dezynfekcji rąk. Pani powiedziała tak, ja nie przyznaję się do popełnienia zarzutu, chcę wyjaśnić, że odmówiłam obsłużenie, ponieważ nie posiadała zasuniętej twarzy maseczką lub części ubrania, a co nakładają na mnie obowiązujące przepisy w związku z panującą pandemią koronawirusa. Pani powiedziała, że ma prawo być obsłużony. Tak. Potwierdzam. Tak. Znaczy, pani powiedziała, że ma prawo być obsłużona. Tak, tak, potwierdzam to, tak. Czyli nie mówiła, że nie może maseczki założyć? Nie wspominała żadnych przeciwwskazania zdrowotnych. Padłam tak naprawdę na szybko do sklepu, bo chciałam kupić dla swego synka farby. Weszłam do sklepu, jak zawsze od początku, że tak powiem, tej afery. Chodzę wszędzie bez maski, ponieważ jestem osobą zwolnioną. To po pierwsze. Weszłam do sklepu, zrobiłam zakupy, czyli włożyłam do koszyka to, co chciałam i podeszłam do kasy. Podeszłam do kasy, wyłożyłam towar na ladę. Nikt mi nie zwrócił uwagi, oczywiście w sklepie, a jest mnóstwo ekspedientek, które chodzą i rozkładają towar. Podeszłam do kasy, przede mną stała jakaś pani, która tam akurat płaciła i pani ekspedientka spojrzała na mnie, powiedziała, że na mnie nie obsłuży. Ja powiedziałam, że dlaczego mnie nie obsłuży, jestem zwolnioną osobą. Nie obsłużę, ponieważ mamy takie zalecenie tutaj od kierownika. Ja mówię, no to w takim razie poproszę kierownika. Przepraszam, ale pani na razie powiedziała, że mam pani przeciwwskazania. Powiedziałam, że jestem osobą zwolnioną z noszenia maski. Oczywiście. Tak. Poprosiłam o kierownika, kierownik nie przyszedł, więc pofatygowałam się sama iść. Oczywiście towar został na kasie, pofatygowałam się sama iść do kierownika, no i kierownik wyszedł. Bardzo oburzony. Ja powiedziałam swoje, że jestem osobą zwolnioną, że jeżeli on mnie nie obsłuży, jest to wykroczenie z kodeksu wykroczeń. Ja nie wiedziałam dokładnie, jaki to jest artykuł, ponieważ no jakby nie muszę się na tym znać, tylko wiedziałam, że jest takie coś. Że jest wykroczenie, że nie ma możliwości odmówić mi sprzedaży towaru. Tak. Że jest taki kodeks, to jest takie prawo. On powiedział, że on mnie i tak nie obsłuży. Ja powiedziałam, w takim razie ja zadzwonię na policję. Proszę sobie dzwonić, oczywiście z taką, że tak powiem, agresją, z taką wyższością, z takim, że tak powiem, no brzydkim zachowaniem, tak? Zirytowało mnie to strasznie, ponieważ no, nie spodziewałam się nigdy czegoś takiego, tym bardziej, że naprawdę chodzę zawsze do sklepu, jest wszystko w porządku. Ja mówię, że jestem zwolniona i wszyscy mnie obsługują. Więc zadzwoniłam na policję. Policjantka, znaczy nawet nie wiem, czy to policjantka, ponieważ rozmawiałam z kimś tam z numeru 112, powiedziała, że patrol i tak nie przyjedzie. Że patrol nie przyjedzie i w związku z tym, żebym poszła po prostu na komisariat złożyć zawiadomienie. Poprosiła mnie tylko, żebym wzięła dane ekspedientki i kierownika.
Tak też zrobiłam. Kierownik powiedział, że nie da mi tych danych, więc powiedziałam, w porządku, ma pan takie prawo. Policja dojdzie. Kto był na zmianie, o której godzinie. Pani ekspedientka bardzo mnie przeprosiła za to. Powiedziała, że ma takie zalecenia z góry. Powiedziałam, że ja rozumiem. Ale pani była przy tej rozmowie z kierownikiem? Ta pani? Ona słyszała. Oczywiście, to było na sklepie. To było na sklepie. Także ta pani przeprosiła, że no przeprasza, że tak się stało, że ona ma takie zalecenia z góry. Powiedziałam, że ja to rozumiem, tylko że no tak nie może być. Dla mnie to jest dyskryminacja. Jest wielka fala gdzieś tam w Ameryce, że czarnego nie wpuszczają, czarnych, tak? To też jest dyskryminacja. Dzisiaj ja nie wchodzę w masce, która tak naprawdę zgodnie z prawem nie jest prawidłowo, ustawowo narzucona. Za tydzień ja nie wejdę po prostu w czerwonej sukience. Takie jest moje zdanie. Oczywiście zadzwoniłam, rozłączyłam się i poszłam na komendę złożyć zawiadomienia. Czyli jest pani świadoma tej prognozy pandemii? To znaczy powiem tak, wirusy są, były i będą. Jednak podstawowym prawem człowieka jest prawo naturalne. W Polsce konstytucja, poniżej są ustawy, także jest hierarchia. Tak? Zarządzenia nie mają mocy prawnej. A czy wie pani, jakie są obowiązki, wyjątki od obowiązku noszenia maseczki? Oczywiście, tak, oczywiście. Problemy zdrowotne, tak, ja takie posiadam. A czy miała pani jakieś, nie wiem, zaświadczenie przy sobie? Ja nie musiałam nosić. W rozporządzeniu jest napisane. Tak, oczywiście, jestem świadoma. Tak. Oczywiście. Oświadczenie moje. Jest RODO, jest ustawa, jest tajemnica lekarska. Ja naprawdę nikomu nie muszę. Wystarczy moje oświadczenie. Dobra. Co pani myśli o obowiązku noszenia? Myślę tak. Jeżeli jest ustawa z bodajże 2008 roku o chorobach zakaźnych i tak dalej. Po pierwsze, tej ustawy, to znaczy tej choroby COVID nie ma zgłoszonej przez sanepid jako choroba zakaźna. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli są jakieś ograniczenia czy obowiązki jakiegoś tam zasłania, no ust, nosa, czegokolwiek, to dotyczy osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie. Proszę pana, ja taką osobą nie jestem, ani nie byłam. Oczywiście. W dniu 13 lipca świadek przyszedł do sklepu, chciał kupić farby. Czy to był przedmiot, który był niezbędny w dniu... Według moich oświadczeń tak. Były to farby dla mojego synka, który ma autyzm. Zrozumiałam. Tego dnia pani nie przyszła do sklepu z synem. Nie, syn był na zajęciach do godziny 10. Ja miałam 15 minut czasu na zrobienie zakupów. Syn z rana poprosił mnie o to, żeby kupić mu farby. Czy przed podejściem do kasy obsługa pani w jakiś sposób upominała, zwracała pani uwagę, że... Już wcześniej mówiłam. Nie, nikt. I rozumiem, że świadek, tak jak słyszałam, wskazywał obwinionej powód niezakrycia przez świadka ust i nosa. Tak. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Czy widziała pani, wchodząc do sklepu, to oznakowanie, że w tym sklepie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa i obowiązek dezynfekcji rąk? Nie. A przy kasach? Nie zwracałam uwagi, nie widziałam. A podczas dyskusji, czy to z panią obwinioną, czy to z panem kierownikiem sklepu, czy było pani to wskazywane? Nie. A to jakie przeciwwskazania zdrowotne pani ma do nienoszenia tej maski? Nie wiem, czy mogę tu powiedzieć. W tej chwili pani jest świadkiem w sprawie. To... Oczywiście. Nie muszę. Mam przeciwwskazania. Proszę powiedzieć, a czy używa pani konta na portalu społecznościowym Facebook, bądź też używała pani takiego konta o nazwie NIK Wiana AW? Czy muszę odpowiadać na to pytanie? Wysoki sądzie, dlatego że chcę złożyć pewien dokument do akt postępowania i chcę zapytać, tak, jako dowód. Tak. Czy z tego konta dokonywała pani wpisów na forum publicznym zatytułowanym Strajk Przedsiębiorców? Panie, czy muszę składać te wyjaśnienia? No właśnie, pan ma jakiś dokument, ja nie wiem, jaki dokument.
No ja też bym chciała się z tym zapoznać. I sądzie, przedstawię również świadkowi, bo mam odpowiednią ilość wydruków. Czy to pani dokonała tego wpisu? Tak, oczywiście. Czy w tym wpisie nawoływała pani innych ludzi do tego, aby nie przestrzegali obowiązku zasłaniania ust i nosa? Ja tego tak nie tłumaczę. Dlaczego pani nic nie wspomniała w tym wpisie o tym, że poinformowała pani rzekomo przy kasie w tym sklepie panią obwinioną o tym, że pani ma przeciwwskazania do tego, żeby... Proszę pana, to jest całą... Że pani jest zwolniona. Bo nie muszę. To jest jakby to jest... Tak, oczywiście. Tak, to jest moje, ja napisałam, nic nie mam do ukrycia, naprawdę. Ale w jakim celu pani dokonała tego wpisu? Proszę pani, przewodniczący. Pani mówi, że dokonała. Ja naprawdę nie mam nic do ukrycia, proszę pana, tu jest wszystko napisane. A czy później usunęła pani ten wpis z portalu Facebook? Tak, oczywiście. Dlatego, że miałam zastraszenia. Bardzo brzydkie, wulgarne słowa. Ze strony pani obwinionej? Nie, ze strony pani obwinionej. Z innych ludzi. Że tak powiem, każdy ma swój światopogląd, każdy ma swoje jakieś tam racje, zdanie na ten temat, tak? Ale to jakby. To wszystko oczywiście można zobaczyć, jakie były zastraszenia, jakie były wyzwiska. Po prostu usunęłam. Z tego dokumentu na portalu, ja go widziałam, nie wynika, że ta pani ma jakieś przeciwwskazania zdrowotne. Jak najbardziej nie wynika w żaden sposób. Skoro takie wpisy miałyby być dokonywane i w nawiązaniu do tej zaistniałej sytuacji z 13 lipca, no to ja wierzę, że pani z pewnością opisałaby tą sytuację, że zgłaszała, że ma przeciwwskazania zdrowotne, czy też, że jest zwolniona z obowiązku noszenia maseczki, czy też zasłaniania ust i nosa. Panie Bonosiku, a jak pana zdaniem ta sprawa się powinna zakończyć? Jakim orzeczeniem? Uznanie mojej klientki za niewinną popełnienia zarzucanego czynu. Rozważaliśmy również złożenie w dniu dzisiejszym wniosku o umorzenie postępowania ze względu na fakt, iż w ogóle czynu nie popełniono, no, bo nie zawiera on znamion przede wszystkim tego znamienia bez uzasadnionej przyczyny, bo w naszej ocenie przyczyna odmowy była uzasadniona. Natomiast powstrzymaliśmy się z tym ze względów takich, aby to postępowanie odbyło się szybciej, bo moglibyśmy się narazić na oddalenie tego wniosku przez sąd, co skutkowałoby podjęciem terminu do wniesienia ewentualnego zażalenia, a chcielibyśmy, aby sprawa została rozpoznana jak najszybciej. Oczywiście jak najkorzystniej dla mojej klientki. Co tam jest w tych wpisach, które pan prezentował? W tych wpisach, no nie wiem, czy mogę to ujawniać, bo jest to objęte przedmiotem aktualnego postępowania, więc nie chciałbym się teraz na ten temat wypowiadać. A chciałbym jeszcze pana zapytać ogólnie o same te aspekty prawne. Czy dla pana jako radcy prawnego ta sprawa też nie jest z tego względu skomplikowana, że tak naprawdę te rozporządzenia, ustawy, wszystko ciągle się zmienia? Czy pan jest pewien po prostu tutaj racji pana klientki? Abstrahując od obowiązujących w tej mierze przepisów prawa nakładających obowiązek zasłaniania ust i nosa każdemu obywatelowi, chyba że ma ku temu przeciwwskazania, które powinien wyraźnie wyartykułować, co w tej sytuacji nie miało miejsca, ale obywatelowi czy też klientowi placówki handlowej, który do niej wchodzi, zgadza się również na zasady obowiązujące w danej instytucji. To jest w tym momencie tutaj, w placówce handlowej. Wierzę, że pani prawdopodobnie, która w dniu dzisiejszym również wystąpiła w charakterze świadka bez maseczki, prawdopodobnie na wejściu okazywała zaświadczenie ku temu albo powoływała się na te okoliczności. Natomiast tu, w tej sytuacji tego nie było. O co wnosi oskarżyciel? Wnoszę, Wysoki Sądzie, o uznanie obwinionej Renaty winną zarzucanego jej czynu i z uwagi na szczególny i wyjątkowy charakter sprawy wnoszę o odstąpienie od wymierzenia kary. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny prawa wykroczeń, odmowa sprzedaży towaru z artykułu 135 Kodeksu wykroczeń, aby wypełniała znamiona wykroczenia określonego w artykule 135, musi być pozbawiona uzasadnionej przyczyny.
Za taką uzasadnioną przyczynę należałoby uznać przede wszystkim odmowę sprzedaży, na przykład z tego powodu, że jej dokonanie stanowiłoby naruszenie prawa, czy choćby stanowiłoby naruszenie zasad obowiązujących w danej instytucji. W naszej ocenie przyczyna odmowy sprzedaży towaru, która miała miejsce w zaistniałej sytuacji, była w pełni uzasadniona. Po pierwsze, miała ona swoje uzasadnienie w paragrafie 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. A po drugie, znajdowała ona swoje uzasadnienie w zasadach handlowych obowiązujących w placówce przedmiotowym sklepie Elta, w którym pracowała moja klientka. Wszyscy pracownicy zostali pouczeni przez pracodawcę o tym, aby przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa. Dotyczyło to zarówno obsługi sklepu, jak i klientów znajdujących się czy też kupujących w tym sklepie. W tym zakresie również zostały rozwieszone stosowne informacje o obowiązku zasłaniania ust i nosa. Pani klientka, chcąc skorzystać z oferty tego sklepu i zawarcia z nim umowy sprzedaży określonych produktów, godziła się również na dodatkowe warunki obowiązujące w tym sklepie, więc skoro weszła do tego sklepu z zamiarem zakupienia określonego towaru, zawarcia umowy sprzedaży, godziła się również na obowiązujący w nim regulamin, między innymi warunek zasłaniania ust i nosa. Rzeczą kluczową też w tej sytuacji jest to, Wysoki Sądzie, że klientka zawiadamiająca w żaden sposób, czy to werbalny, czy jakiś pozawerbalny, nie sygnalizowała, iż ma ona przeciwwskazania zdrowotne do noszenia tej maseczki i jest z tego obowiązku zwolniona. No a po trzecie, uzasadnienie tej odmowy dokonanej przez moją klientkę należy tłumaczyć również zdrowym rozsądkiem i zasadami współżycia społecznego. No skoro powszechnie w kraju mamy do czynienia ze stanem epidemii i większość ludzi stosuje się do obowiązku zasłaniania ust i nosa, to moja klientka uważała i uważa nadal, że w tym zakresie miała prawo do odmówienia sprzedaży rzeczonego towaru. Dlatego, Wysoki Sądzie, ja wnoszę uniewinnienie mojej klientki od popełnienia zarzuconego jej czynu. Wyrok. W punkcie pierwszym obwinioną Renatę uniewinnia od popełnienia zarzuconego jej czynu. W punkcie drugim kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa. Z orzeczenia zadowolona nie była Anna W., klientka sklepu. W mojej ocenie wyrok jest z jednej strony niesłuszny w stosunku do mnie, ponieważ sprzedawczyni według mojej oceny dopuściła się wykroczenia. Z drugiej strony też być może rozumiem ją, ponieważ no ona jako osoba, podejrzewam, która swoją wiedzę, jak większość ludzi, większość społeczeństwa naszego zdobywa na podstawie wytycznych z mediów głównego nurtu, była przekonana po prostu, że ona ma prawo nie wpuścić osoby, która jest bez maski. Chodziło mi o to, niech będzie, ja mogę się z tym zgodzić po prostu, że ta pani jest niewinna, ponieważ ta pani uległa, może bowiem brzydko, korona panice. Wspomniała pani na sali sądowej, przytoczyła taki przykład, że czuje się w tych okolicznościach osobą dyskryminowaną. Oczywiście. Wskazała pani przykład, chociażby taki, że niedługo nie będzie, być może nie będzie pani mogła chodzić w czerwonej sukience. Oczywiście. Jak pani odnosi się do prawa osoby obwinionej do poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy? Chodzi pani o panią sprzedawczynię, tak? Ekspedientkę. Tak. Czy ona ma prawo do poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy? Proszę panią, tak, ponieważ ona nosi maskę, ona się zgadza na to, pracując w danym miejscu, ona zgadza się na to, żeby nosić tą maskę. Ona była też za pleksą i proszę panią, no jeżeli ona miała maskę na twarzy, miała pleksy, więc jak ja mogę dla niej stwarzać jakieś niebezpieczeństwo? Jej warunki poczucia bezpieczeństwa?
proszę Państwa, czy ona sama ma prawo oceny? Oczywiście, ona ma sama prawo, proszę Panią. Cieszymy się, że wyrok zapadł o takiej treści, o jakiej zapadł. Zgadzamy się w całej rozciągłości z tymi ustnymi motywami rozstrzygnięcia, które zostały przedstawione przez sąd w dniu dzisiejszym. Przede wszystkim chcemy podkreślić to, że w sprawie zwyciężył, czy też udało się przeforsować zdrowy rozsądek. I fakt, że obowiązek noszenia maseczki powinien wynikać nie tylko z przepisów obowiązującego prawa, ale z obowiązku dbałości jednego człowieka o drugiego.